Hubert, 20 kilka minut temu opuszczenie Pomica awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski, pokonując Wisłę Płock. Teraz już tak trochę spokojniej. Jeszcze emocje w tobie buzują, czy już tak na chłodno przyjmujesz ten ogromny sukces naszej drużyny? No nie, na pewno emocje jeszcze są tutaj w nas wszystkich, nie tylko we mnie, bo gdzieś tam w szatni sobie to podkręcamy. No i na pewno zaraz spadną i będziemy tutaj myśleć już, kogo wylosujemy, prawda? Bo to dla nas też taka ciekawostka. Mecz ułożył się fantastycznie, ponieważ świetnym podaniem otworzyłeś drogę do bramki Marcinowi Orłowskiemu. On zabrał się z tą piłką, uderzył 1-0 w 13 bodaj minucie. No chyba lepiej początku tego spotkania nie mogliście sobie dzisiaj wymarzyć. No tak, początek meczu na pewno bardzo dobry, mamy bramkę, ale no tak tutaj cały sztab szkoleniowy dobrze przeanalizował przeciwnika. Wiedzieliśmy, że zagrają oni dosyć wysoko. My nie będziemy się w takiej sytuacji cofać, tylko też wyszliśmy wyżej. Wiedzieliśmy, że po odbiorze piłki wyżej otworzy nam się droga do bramki. Będzie na pewno nam łatwiej, prawda? I tak się stało. Uruchomiliśmy tutaj podaniem prostopadłym bramka. No i tak się to wszystko rozpoczęło, że na pewno nam się łatwiej grało z bramką, prawda? Wiadomo jest, że jeżeli drużyna z Ekstraklasy musi gonić wynik, to napiera i to coraz mocniej, ale wy jednak radziliście sobie z tym na tyle dobrze, że udało wam się nawet podwyższyć ten wynik na 2-0. Wtedy już uwierzyliście, że ten cel jest naprawdę bardzo blisko? My wierzyliśmy już w ten cel przed meczem, tak? No ale tutaj, tak jak powiedziałeś, no na pewno czapki z głów dla naszej defensywy, która nie miała dzisiaj łatwego zadania, tym bardziej, że boisko nie pomagało, no wiadomo, że nam, a nie drużynie przeciwniej. No ale tak jak widać, na tyle byli skoncentrowani dzisiaj, że po prostu nie zrobili żadnego błędu. My gdzieś tam coś z przodu utrzymaliśmy, coś strzeliliśmy, no i udało się wygrać ten mecz. Przystanie 2-1, kiedy Wisła w ostatnich minutach nacierała, te sekundy płynęły bardzo wolno, aż do momentu, kiedy zabrałeś się z piłką z połowy boiska i po prostu zamknąłeś dzisiaj ten mecz. Kiedyś tak słyszałem, że właśnie jak się nie wygrywa 2-0, to się przegrywa 3-2. Na pewno gdzieś tam taka minimalna obawa była, no ale jak najszybciej to trzeba było wygonić z głowy. I tak udało się po prostu nie stracić tej bramki na 2-2, a udało się strzelić. I to jest właśnie sztuka. No i tutaj szacunek naprawdę dla całej drużyny, bo to jest jeden wielki bohater, czyli cała nasza drużyna z naszym sztabem. I tak jak mówię, szacunek. Przychodziłeś w lecie do 12 drużyny pierwszej ligi, Fortuna pierwszej ligi w ubiegłym sezonie. Teraz w zimie jesteś w drużynie ćwierćfinalisty Pucharu Polski, 6 drużyny pierwszej ligi. Chyba dobry wybór. Nie no, wybór bardzo dobry, no ale tutaj też nie ma gdzieś tam co tutaj tej puszczy zaniżać, no bo wystarczy wpisać sobie w 90 minut nazwiska chłopaków, którzy tutaj grają. I od razu zapala się lampeczka, że tutaj nie ma ogórków, tylko po prostu jest naprawdę konkretna ekipa, i która na pewno nie boi się nikogo. Takie mecze jak dzisiaj, chociaż wcześniej ten mecz się zaczął, bo o 13:30, to jednak sporo kibiców dzisiaj na boisku, światła, kamery, no tak można było się dzisiaj poczuć jak na prawdziwym piłkarskim boisku. No, oczywiście można było się dzisiaj poczuć bardzo fajnie, tym bardziej, że ten mecz ułożył się po naszej myśli. No ale takich meczów chcielibyśmy na pewno więcej, żeby tak jak mówisz, czuć tą atmosferę, czuć, że się gra w tą piłkę i czerpać po prostu z tego przyjemność. I tak kończąc właśnie tą przyjemnością, to był ostatni mecz sezonu, więc nie zostało nic innego, jak dzisiaj po prostu trochę poświętować. No na pewno gdzieś tam jakieś świętowanie będzie, no ale na pewno wszystko z umiarem. No, wiemy, jaką pracę wykonujemy i nie możemy sobie pozwolić gdzieś tam na jakieś większe wybrygi, no ale gdzieś delikatnie na pewno. Dyplomatyczny bohater dzisiejszego spotkania, Hubert Tomalski. Dziękuję bardzo.